31 sierpnia radni powiatowi zdecydowali o likwidacji liceum ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej w Milanowie. Liceum funkcjonowało 72 lata. Mieszkańcy tej miejscowości nie mogą z tą decyzją się pogodzić. Cała nieruchomość tutaj, gdzie liceum do tej pory było, stwarza niezwykłe warunki do procesu dydaktyczno-wychowawczego. Uważam, że taki klimat, jaki tu panuje, to jest coś wyjątkowego naprawdę w skali kraju wręcz. Dzięki ostatniej właścicielce mieliśmy to liceum, bo to już tak trzeba powiedzieć dzisiaj. Natomiast to dzięki jej zapisowi w księgach wieczystych mieszkańcy mieli tą szkołę, okolica, szkoła na wysokim poziomie, więc szkoda, że nie ma. Ostatni spadkobierca, że tak powiem, tej nieruchomości wielokrotnie wyrażał swoje stanowisko i do starostwa, i do innych zainteresowanych podmiotów tą nieruchomością, że jego wolą jest, żeby istniało tu liceum. Jak sobie życzy właściciel tej szkoły, czyli pan hrabia, chce, żeby ta szkoła była, to moim zdaniem trzeba uszanować wolę tego właściciela, a nie dysponować tym jego majątkiem według tak, jak komu się co podoba. Piękny pałac jest, park zabytkowy, w ogóle to jest cały teren zabytkowy i naprawdę jest to ewenement, naprawdę, szczególnie w naszym województwie, w naszym powiecie, to już całkowicie. Jeżeli ta szkoła, to znaczy budynek, no bo trudno powiedzieć, że szkoła, byłaby dalej służyła młodzieży, jakiemuś rozwojowi, czemuś, no, dzieciom, obojętnie, ale celom jakimś oświatowym, tak. Myślę, że i skorzystaliby mieszkańcy na tym, bo na pewno tak. Byłoby to z pożytkiem dla innych, a przede wszystkim jest to jedyny budynek, miejsce, posiadłość, jakby to nie zwał, rodziny Światopolk Czetwertyńskich, zachowany, istniejący. To przede wszystkim szkoła, no mówię, jak wychowała wielu absolwentów. I to jest, jakby to powiedzieć, to będzie ze trzy pokolenia już osób. To nie tak, że o tak, o i ten. I są na przykład ludzie już na stanowiskach, wykształceni, zdolni w świecie. Albo są jakimiś na przykład lekarzami, ordynatorami, albo gdzieś w prawie mieszkają, gdzieś w Krakowie przecież są wykładowcami. To naprawdę ludzie na poziomie. My już na przestrzeni kilku lat staraliśmy się o to, żeby tą szkołę jakoś uratować. Przy czym no, byliśmy, że tak powiem, to jest nasze odczucie fundatorów, moje i pani doktor Szubińskiej, że byliśmy jakoś zbywani. O przejęcie i prowadzenie szkoły starała się Fundacja imienia Marii i Włodzimierza Czetwertyńskich. Wiele wskazywało na to, że będzie szansa uratowania tej szkoły. Natomiast terminy mijały, nie z naszej winy. Były pewne procedury, które ograniczały możliwość założenia szkoły. Szkoła zamknięta pod pretekstem, że tak powiem, niżu demograficznego. Nie uważam, że to jest przyczyna upadłości szkoły, bo ponad 100 absolwentów naszego liceum, znaczy naszego powiatu, ucieka poza powiat, żeby kształcić się w szkołach średnich. Także mamy potencjał ludzki, jeżeli chodzi o możliwość naboru. Było dużo młodzieży takiej z zewnątrz. To miejscowość inaczej żyła, bo wiadomo, że jak jest szkoła, a jeszcze szkoła średnia,
tego typu, gdzie przecież było liceum w Bocheniu, było liceum w Parczewie, a tu było dużo tych uczniów. Wystarczy zobaczyć, jak były przeprowadzane remonty szkół, gdzie które szkoły były remontowane należycie, a gdzie po prostu po macoszemu. Dużym czynnikiem szkodzącym dla szkoły, dla wizerunku szkoły było to, że artykuły w prasie ukazywały się tuż w okresie rekrutacji. Bardzo niekorzystne te były artykuły tego typu, kto przygarnie milanowskie liceum nad przepaścią. To nie wpływało korzystnie na dokonanie naboru. W moim odczuciu to było ciche wygaszanie tej szkoły na przestrzeni kilku, a może nawet kilkunastu lat. No mi to tak przyspiesza tętno, kiedy przechodzę koło szkoły i no szkoda, że to jest puste. Jeżeli tylko się okaże, że jest możliwość wskrzeszenia szkoły, no to będziemy działać. Po zakończeniu realizacji materiału dostaliśmy wiadomość ze starostwa, że przyczyną wygaśnięcia szkoły był aspekt finansowy. Niewielkie miasto na Podlasiu może być przykładem dla innych województw lubelskich. Radzyń inwestuje w nowoczesność, łącząc ją z tradycją wielowiekowego miasta. Jesteśmy przy ulicy Budowlanych w Radzyniu Podlaskim i tak jak widzimy tutaj budynek, który jest w tej chwili w trakcie dostosowania dla potrzeb lokali socjalnych. Był to biurowiec przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej. Uzyskaliśmy prawo do tego budynku, rozpoczęły się już w tamtym roku prace. Jest to inwestycja na około 2 miliony 100 tysięcy złotych. Powstaną 32 mieszkania socjalne, każde z nich oczywiście niezależne, z niezależnym ogrzewaniem, łazienką, prysznicem, wyposażone w pełni, także właściwie, jak to się mówi, pod klucz. Planowany termin oddania mieszkań do użytku to jest wrzesień tego roku, ale z informacji, jakie otrzymujemy od wykonawcy, wynika, że najprawdopodobniej jeszcze przed połową roku będą te mieszkania gotowe, będzie można rozpocząć ten proces zasiedlania. Jesteśmy przy Szkole Podstawowej nr 1 imienia Powstańców Styczniowych w Radzyniu Podlaskim i patrzymy na taką naszą kolejną dużą inwestycję, jaką jest budowa hali gimnastycznej przy tej szkole. Bardzo, bardzo potrzebnego obiektu, ponieważ szkoła posiada owszem jedną salę gimnastyczną, ale ze względu na ilość uczniów, co jest oczywiście bardzo niedogodne. Jest to inwestycja na około 4 miliony 600 zł. Udało nam się pozyskać z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie rzędu 1 miliona 600 zł do budowy tego obiektu. Jesteśmy w tej chwili na największym osiedlu w Radzyniu i znajdujemy się przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2, należącym do Szkoły Podstawowej nr 2, może tak, bo jest to filia tejże szkoły na tym osiedlu. I tutaj stoimy przy naszej kolejnej dużej inwestycji, opiewającej na 2,5 miliona złotych. Jest to inwestycja tym razem w 100% finansowana z budżetu miasta. Jest to sala gimnastyczna, no niezwykle potrzebna, wraz z nią powstanie również kilka sal do nauczania dla uczniów, przede wszystkim sale informatyczne. Tak więc widzimy tą inwestycję jako też bardzo, bardzo potrzebną, a miejsce będzie również jakby mogło służyć mieszkańcom tego osiedla w weekendy czy w czasie, gdy szkoła nie pracuje. W mieście też realizujemy inwestycje w tak zwane
odnawialne źródła energii, a są nimi panele solarne i panele fotowoltaiczne. Słoneczna alternatywa dla Radzynia Podlaskiego, powstały 382 takie instalacje na kwotę ponad 4,5 miliona złotych. W przyszłym miesiącu przystąpimy do realizacji drugiej części tego projektu, a więc montażu paneli fotowoltaicznych. Tutaj kwota nieco ponad 1 600 000 złotych. Nasze miasto znalazło się w gronie 319 miast w całym kraju. Jedną z najwyższych właśnie możliwych ocen ratingowych, a więc to pokazuje, jak silną mamy tę sytuację i zdolność do realizacji swoich zobowiązań finansowych. Znajdujemy się na terenie kompleksu pałacowo-parkowego Potockich, największej perły naszego miasta. Planujemy kompleksowe zagospodarowanie właśnie korpusu głównego, dostosowanie go do nowych funkcji, bo on w tej chwili jest jakby pusty, a także właśnie rewitalizację totalną, zmianę tej części parku, w której teraz stoimy. Tutaj ma powstać powstać park w stylu ogrodów wersalskich właśnie, a także plac Rynek, który znajduje się bezpośrednio vis-a-vis tego obiektu, tego parku, również ma zostać bardzo silnie zmieniony, zrewitalizowany.